Miłego poranku. My w niedzielę nie odpoczywamy, a robimy remont. Tato po prostu farbuje ściany dla córki. Widzicie, byli ściany zielone, teraz będą szare. To tylko pierwsza warstwa. Warstwa, tak? Okej. A my z chłopcami będziemy teraz zbierać mebli. Kupiliśmy jeden komod i jeszcze jeden taki nocny, stolik nocny. Jeden komod, jeden stolik i lustro. I Timur zajmuje się stolikiem nocnym, bo tam jest bardzo łatwo. Po prostu trzeba wkręcić, jak to nazywa się, Witali? Śrubki. Śrubki. I w ogóle ja tak, moim zdaniem jest tak, że każdy człowiek, każde dziecko nawet, musi, no każdy człowiek, dobra, musi umieć zbierać meble z IKEA. Tak. Ale powiem jeszcze tak, że ten, kto ma na przykład córkę albo syna nastolatka, no to zrozumie, że najpierw przed tym, jak zrobić tutaj remont, trzeba było ten pokój dobrze wysprzątać. Tak. A powiem tak, że to nie... Czekaj, że to nie było aż takie łatwe i nawet nie wiem, co będzie łatwiej, czy to sprzątanie, czy ten remont. No tak. Timur, no jak tam ci? Udało się? Dobrze się znaleźć. Nie o to chodzi mi, chodzi o to, jak ci idzie zbieranie. Proszę. Dobrze, proszę, kluczyk twój. Dzięki, proszę bardzo. Nie, to. O, no widzisz, no idealnie, Timur, no już wszystko wiesz. A ty pro swoje. A ty zbierasz, co? Aha. A Roman będzie zbierać taką komodę. Ja prawie skończyłem. Ty prawie skończyłeś pierwszą, tak, zbierać? To tak. Roman, zaczynamy zawsze od tego. Jeden, potem dwa, musisz przygotować. Ja prawie skończyłem całą. Mhm, super, Timur. Tak naprawdę to jest taki jeden... ja nie wiem, co to jest. Jedna taka duża niespodzianka. Tak, dla Sławy będzie niespodzianka i mamy nadzieję, że przyjemna, bo może być też różnie. Powie, tak, dlaczego może szary i kolor. Ona ona mówi tak? Swój pokój taki brudny. Nie. Ona może po prostu powiedzieć, że po co wy się tutaj wchodzili, tak, do mojego pokoju. Po co wy wszystko sprzątaliście? Ja już wszystko tutaj po... Ja samo wszystko ogarniam. No tak. Ja wszystko brudzi od nowa. Mama, dzielę, a wy dzielajcie. Proszę po polsku. Przepraszamy bardzo. Połowa nam już gotowa komody. Tak. Jeszcze mamy półkę gotową. Jeszcze mamy półkę gotową. Już tak. Mamy tak, taki gotowy stolik. Nocny i już prawie połowa gotowa. Taki. Tak, to ja zrobiłam. A teraz muszę. Po polsku. Sprzątam. Powiedz, sprzątaj po polsku tam u siebie. Tak. I już proszę o to. Natalka. Słuchaj, co nie masz mężczyzny w domu, że sama wszystko zbierasz? Mam. Tutaj jest. Aha. Tak, mamy mężczyznę, ale no czasami niektóre rzeczy robię sama. Ale bardzo, bardzo dobrze mi pomaga. Bardzo. Bardzo jest pomocny. Dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. Dobra, nam zostało teraz co? Teraz dzisiaj ci pomoże na tą bałkę. Będziemy... Belkę. Tak? Belkę. Jak belkę. Tak. Będziemy montować karniz i taka ciulinka. Nie znam, jak to było po polsku. Napiszcie. Ja przeczytam.
dekoracje okienne. Wiesz co, może dalej lepiej pokażemy, jak to będzie wyglądało. O, tak zrobimy. No to wyłączmy się. Co to jest? Nie mamy w domu młotka. To jest młotek od parawanu. Tak. Przydał się. Tak. Byliśmy nad Bałtykiem 2 lata temu. Kupiliśmy parawan 12-metrowy. No to... 12-metrowy. 12-metrowy. W komplekcie był ten młotek. Ale słuchajcie, bardzo dziwnie, że mąż prowadzi firmę budowlaną. Natalko. Nie prowadzi, okej. Okay. Mąż ma firmę. A w domu nie mamy młotka. Natalko. Tak. Aha. Myślałem, że chcesz zapytać, dlaczego mąż jest budowlancem, a gwoździ zabijać trzeba tobie. Bo ja już miałem tak naprawdę odpowiedź. Bo jak pamiętasz, to jest też szefowa jesteś, no. No to proszę, to też musisz umieć. Ja wszystko umiem, wiesz? Jest, tak. Kto gotuje, jest kto naprawia, kto gotuje. Tak, mama. Kto cały czas... No co, widok już lepiej i lepiej. A tego komodu nie było. Tutaj będzie stolik komputerowy, no w sensie biurko. Tam schowana nisza taty. Ja już z powrotem przekręcam te półki. Aha, tak, tata przekręca półki. Rozciągałem. Tam jest łóżko schowane. Taki baldachim. Baldachim. Tak, wieszak z odzieżą, nie wiem, połowa odzieży będzie w komodzie. Mój kącik zafoliowany jest. Tak, tam jest rzeczy taty. Nie pokażę. O, rzeczy taty. I Amura, oczywiście Amura. No. Tak, no i będzie jeszcze duże lustro, takie same. Trzeba to poprzecierać jeszcze. I co jeszcze? Jeszcze stolik witalikowowy. Ten jeszcze. Tak, jeszcze. Nie pozbierałam. Jeszcze. I dywan tutaj będzie. I kwiatek, tato kupił jej kwiatek. Jeszcze mamy robotę. Jeszcze mamy robotę, tak. Da. Klas! A tam все уже покрашено? Не знаю. Посмотри. Посмотри, посмотри. Там еще зеркало. Тима, Тим, отходи. Тима, дайте, зайка, дай пройду. Так, подождите. Хочу посмотреть твою яхту. Офигеть! Серьезно? Да. Классно! У меня как будто новая комната какая-то. Офигеть. И мы это все вместе собирали. Правда, очень классно. Понимаешь, как мне тут на это делали? А то бабок убираешь. А посмотри, там столик, видишь, ночной для телефона. Знаешь, кто его делал? Знаешь, кто его скручивал? Тимур сам. Переходник есть? Там есть один вот удлинитель, но папа купит новый. О, видишь, лампочки поменяли. И у тебя, ой, ударилась. У тебя теперь есть зеркало. У тебя даже есть свое растение. Блин, круто, очень, мне очень нравится. Как сам. Спасибо. На здоровье, мой хороший. Давай, вот. И Ромка тоже помогал. Ромка помогал собирать этот комод. Да, вы меня выгнали. Не выгнали. Ты сам ушел. Мы зверей ловили. Каких зверей вы ловили? Мы людей ловили. Где вы людей ловили? За ноги полили. А? Я все расскажу. Хорошо, потом. Я поняла, игры какие-то. Да. Ты смотри, какой у тебя цветочек есть. Он же умрет. Этот не умрет. Мы знали, поэтому этот не умрет, зайка. А это становится хорошо, да?
Зеленая? Потом? Не, пока нет. Ну вот видишь, мы вот эту только до сюда покрасили. Ну классно. И сюда же вот.